Witaj, tutaj Kamcio, a dzisiaj zapowiedziana odpowiedź Messiego na diss Ronaldo. Dzisiaj będę hejtował Ronaldo, ale fani Realu, mieliście pierwszą część, w której hejtowałem właśnie Messiego jako Ronaldo i wbiliście tam ponad 2500 łapek w górę, a prosiłem tylko o 1000, no i wbiliście to w 24 godziny. Bardzo się cieszę, że wreszcie zrozumieliście, że nie umiem śpiewać, to jest wszystko dla beki i że ta seria dissów naprawdę w wakacje fajnie się przyjęła. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, ponieważ jeśli będzie tutaj 1200 lajków, nagrywam kolejne dissy, może być znowu Ronaldo lub Messi lub jakieś wasze typy piłkarzy. Będziemy się wyzywać tymi piosenkami, bo naprawdę fajnie się to przyjęło na kanale. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów. Bardzo mnie to motywuje w te wakacje, bo będę was zaskakiwał. Oraz zaobserwuj mnie na Instagramie, ponieważ jeśli mnie zaobserwujesz, to dostaniesz ode mnie spam lajków na profilu, więc ci się to opłaca. A teraz zapraszam do oglądania. Kiedy zobaczyłem Barcelonę, to wiedziałem, że to jest mój dom. Kiedy zobaczyłem CR7, pomyślałem, ja lepszy niż on. Kiedy usłyszałem Hala Madrid, to od razu powiedziałem won. Chociaż Chris skillował, kiedy oni grali, to i tak mi należy się ten. Kiedy zobaczyłem Barcelonę, to wiedziałem, że to jest mój dom. Kiedy zobaczyłem CR7, pomyślałem, ja lepszy niż on. Kiedy usłyszałem Hala Madrid, to od razu powiedziałem won. Chociaż Chris skillował, kiedy oni grali, to i tak mi należy się ten tron. Pracował noc i dzień, cały czas ćwiczył to. Było zimno w Madrycie, gdy w Barce gorąco i przewaga była duża ziom. W Madrycie bym króla nie widział, bo w La Lidze zespoły śmiały te się z was. Kupcie chusteczki tej damie, bo będzie płakała, bo ta walka właśnie zaczęta. Ej! La Liga, asysty, klucz strzelców, nie? Wywrotki, symulki, pomniki, ja! Twarz ta spłaszczona jak tak żywka jest, gdy szybko na ziemię wywracasz się. Oni nie mogą zatrzymać mnie, chcesz to pooglądaj mnie na YouTubie. Bo nie będziesz mieć więcej okazji, spełniałeś i uciekasz sobie do Juve. Kiedy zobaczyłem Barcelonę, to wiedziałem, że to jest mój dom. Kiedy zobaczyłem CR7, pomyślałem, ja lepszy niż on. Kiedy usłyszałem Hala Madrid, to od razu powiedziałem won. Chociaż Chris skillował, kiedy oni grali, to i tak mi należy się ten. Kiedy zobaczyłem Barcelonę, to wiedziałem, że to jest mój dom. Kiedy zobaczyłem CR7, pomyślałem, ja lepszy niż on. Kiedy usłyszałem Hala Madrid, to od razu powiedziałem won. Chociaż Chris skillował, kiedy oni grali, to i tak mi należy się ten tron.